Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft. Czy ktoś... Ktokolwiek... Czy wiecie... Okej. Zabić swoje dronki, potem wybudować dronki. Zabić swoje dronki, potem wydobywać minerały. Dobra, nic z tego nie rozumiem. Nie wiem, czy się przywitałem, czy nie, bo to mnie tak to w ogóle. Okej, to jest śmierdziel. O, mamy pula. Mamy pula i 4 dronki. Mamy pula i 5 dronek. Po co były te probki zabijane na początku? Myślę, że po prostu nie możemy zrobić nic innego, jak po prostu poczekać i zobaczyć. Fall to rush, never dead. Yeah. O. Nie było tam żadnych SCF-ek, żeby naprawiać... Wulin. To bardzo niedobrze. Jeszcze żeby się panowie zgrali jeden z drugim, bo tu jakieś posiłki dodatkowe idą, ale... Zerglingi wpadły do bazy przeciwników! I obawiam się, że... przeciwnicy mają zdecydowanie za mało. O, będą kompletować Wulin, ale Marin nie pozwoli tego Wulina skompletować. O, tak jest, tam to zrób. Tylko, że tu chyba jest przejście. Tak, tu jest przejście. No to... no to już jest po meczu. O mój Boże. Co drogą 4,50 fabryka, nie najgorzej. No dobra. nie wiem, szczerze mówiąc, o co chodziło. Nie mam żadnego pojęcia, o co chodziło z tym for drone rush, ale... na pewno jest to słabsze od Sixpula ze wszystkimi dronkami, ale i tak jest zarobiste. Oj, nawet przeciwnicy wychodzą. Dobra, panowie, nie wiem o co chodzi, ale podobało mi się, naprawdę mi się podobało. Mam nadzieję, że wy wszyscy jesteście równie zaskoczeni jak ja. Więc to był odcinek numer 3, puściłem śmierdziela w miesiącu kwietniu albo coś takiego. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do następnego komentarza.